Zaczynamy z naszym gigantem. No jest to jakiś tam przebój w naszej karcie. Dobra, no. I uwaga. Schudłeś jak stara penera. Siema, słuchajcie, dzisiaj idziemy spróbować najpotężniejszego burgera na świecie. Mówią, że na świecie, nawet nie w Europie, tylko na świecie. I do tego jeszcze Jasiu dostanie 2210 zł, jeżeli zmieści się w określonym czasie z konsumpcją. A skąd ta kasa? Zebraliśmy ją właśnie dla Jasia. Dokładnie. Wiecie, co z tym wszystkim najlepsze? Ja im już nie ufam. Ja czuję, że to jest jakaś podpucha i to nie jest taki zwykły, duży burger. Podpucha, nie mucha. Nie podpucha, tylko ropucha się mówi. Nie. Podpucha, mucha, karalucha. A karaluch, pufu, mucha. Właśnie, ustalmy, żeby nie było kłótni od razu. Ja żebro, ty steka. No ja burgera wezmę. No, nie wiem, zobaczymy jeszcze. Na pewno Jasiu bym chciał, żeby spróbował zjeść tego tysiąc. Ja myślę, że rzucimy mu wyzwanie na czas. Rzucimy mu na czas. Tak. Widzowie, i coś więcej. Jak zdąży. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja pierdolę. Pięć klocek dla Jasia. I ja dokładam jeszcze... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ma dwa koła. Dwa koła. Dobra, to ja Jakub, też dokładam. Dokładaj jeszcze, Jachowi. Ja wszystko, co masz w życiu. Trzymaj. Dwa... 210. 2210. Zapraszamy Jachowi do środka. A co, ty myślisz, że 2200 tak łatwo wygrać? Idziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Co ciekawe, jesteśmy tutaj pierwszy raz. Ja też jestem tutaj pierwszy raz. Ja nie gustuję w takim miejscu. To znaczy, ja już wam powiem, skąd w ogóle pomysł na ten odcinek, bo myślę, że to też jest ważne, was zaciekawi. Mam artystę u nas w Mugo, mocny TikToker, freestyle'owiec Edzio. I Edzio nagrał gdzieś tam na TikToka jakiegoś dużego hamburgera. No. I ja mówię, tej, to my też musimy jakiegoś dużego zjeść. Kiedyś zrobiliśmy odcinek z dużym hamburgerem, bardzo wam się spodobał. Jechaliśmy specjalnie do... Murowanej chyba? Murowanej. To była restauracja, w której wiem, że też jest nasza kawa sprzedawana. Tak. I do czego zmierzam? I mówię, kurde, ale fajny ten hamburger. A Miki mówi, przecież ja wiem, gdzie takie są, Remo. Jedziemy tutaj. No i Miki ogarnął, jesteśmy. Dlatego, przy okazji, nigdy tego nie robiliśmy, ale challenge będzie. 2210? 2210? Tak. Jachu? Ta dycha jest ważna. Ta dycha jest bardzo ważna, bo to jest tak. Na parking. To jest ode mnie dycha, tak. Stary. Czyli 2200 masz na czysto? No. Kto zarabia 2200? Kto zarabia 2200? 10 minut. Więc no. Jasiu będzie próbował, a my z rozmiarem zobaczymy, co jeszcze jest tutaj. Zaraz recenzujemy. Jak to się? I zaraz ocenimy. Nie, ocenimy to na końcu. Wydamy recenzję. Zrecenzjonujemy jak... Powiedz menu. Prosto. To jest tak jak skreczujesz, tak jak DJ. Zrecenzjonujemy. No, prosto. Nie owijaj w bawełnę. Sprawdzaj. Jak on się nazywał? Jachu, tylko o dupach myśli ten człowiek. Dobra, nie? Ja świecie nie chcę straszyć, ale ja kiedyś brałem udział w takim challenge'u. W 10 minut oczywiście ja dałem radę. Zobaczcie sobie na odcinku naszym starym. Tak. No. Nie oglądałeś go, jeszcze nie byłeś wtedy naszym kurde. Ja kiedy to było? Gdzie to było? O, lata temu. To było. Lata temu. Lata temu. Ale tak, ale ja zjadłem całego. Okej, okay. Dobra, jasne. Czy to ja zrobić? Nie. Zapytam, czy mają jeszcze bułki, bo one generalnie były w naszej składce parę miesięcy temu. No. Więc jeżeli jeszcze mi się stała bułka, to normalnie... Może być stara! Spoko, ja ich zapytam, sekundka i... Dobra, dobra. Super, super. Ja mam na imię Paweł. Paweł, co w takim waszym w sobocie było? O, robimy. Nie ucieknie, bo mamy challenge. On ma zjeść to w 10 minut. No. 10 minut? No. Tak. Ile by dla mnie bomba? No. Można tam jakąś ostrą papryczkę. Jest w stanie to zrobić, czy nie? Nie. Nie. No czyli masz jeszcze większe wyzwanie, Jasiek, nie? Żydowskim targiem. Tuzin. 12 minut. 12 minut. Ale więcej dobra. Nie dostaniesz. No. To jest 12 minut, ja. Dychę oddam z tego 12 minut, dobrze. Ja pierdzielę, jak on sprzedaje tak dobrze tą naszą kawę, jak się z nami tutaj targuje. Szarpie, tutaj targuje no, to ja nie wiem, czy, dlaczego my nie zadążamy wypalać, już teraz wiem. No właśnie, dobra, kochani, żeberko dla ciebie pikantne. Tak. Uwaga, są bułki bezglutenowe? Mamy. Widzowie, widzicie to? Ja wiedziałem, że będzie coś dla mnie. A ty nie bierzesz steka? Nie, ja chcę... Stek w bułce. Co? Stek w bułce. Jest, no. Jak stek w bułce jest. Normalnie. No. Ty trafiłem. Nie jadłeś tego nigdy. No, no nie, no właśnie, no. Ja już... Nie możemy takiego tomatu.
machołka zamknąć, nie? No tak, ale to by... Nie, no, żartuję. Ale dobra, tu pani mówiła, że to jest coś Big Bone. Tak. To ja tego Big Bona spróbuję. Dobry wybór, mega dobry wybór. Kukurydza, ziemniaczki i to są żeberka, co to jest? Wolno pieczona, soczysta, gicz wieprzowa w sosie Tinsena na bazie whisky. Pięknie. To od razu poproszę 40 gram jakiegoś whisky z wodą. Dobra, jasne. Ja bym poprosił tego barbecue burgera podwójnie oblanego serem, z podwójną dawką tego serka. Okej. Niech będzie z naprawdę grubo, jeszcze... nie? Biorę sobie drineczka z tego powodu, że tak, Jasiu po mnie przyjechał. A więc nie jestem autem, jak rozmiar zauważył. Po drugie, dzisiaj jest czwartek, mój kolega ma urodziny, Jozin, serdecznie pozdrawiamy. Tak. Gramy razem w PUBG, prawie codziennie, wieczorami, godzinkę, a więc dlatego serdecznie dzisiaj będziemy od godziny 15.43, zanim przyjdzie, będzie 15.50, więc już można sobie drineczka walnąć. Do tego jest czwartek. Ale będzie meczyk, nie? Ja też z nimi gram. Ja jestem zawsze na szpicy. Na jakiej szpicy? Ty grasz w CS-a, człowieku, z wyłączonym... To jest to samo! Z wyłączonym dźwiękiem. Z wyłączonym dźwiękiem, bez słuchawek, bez myszki, kurwa, na klawiaturze i monitor na lewo. W każdym razie chcemy wam powiedzieć jedno. Kawka, zajebista, wjeżdża reklama. Gdzie tu jest? Gdzie jest? No gdzie tu jest? No gdzie ona jest? Rahul, trzymaj! Ty też szukasz dobrej kawy. Po kawie kom. Proszę państwa, na start karafka wody niegazowanej. Tak, jest tuszkiem. Proszę bardzo. Nie, do tego to nie. Z kwiatuszkiem, z wszystkimi przytrójkami, żeby wszystko ładnie grało. A żeby mi się ten kwiatuszek nie odbił. Woodford? Woodford! Przyjemność. No! Popcorn dla was. Tak, ja się niech rozgrzeje żołądek. No. Tak, ja też rozgrzeję. A, i zapraszam was jeszcze do mnie na Spotify'a. Nowa pioseneczka wyszła, Better Days. Kozacka, uważam, petarda. Za chwilę wychodzi jeszcze lepsza Shine. Followujcie profil na Spotify'u. O tyle chyba mogę prosić, wiarę, co? O tyle może. Tak. Tak, mogę? Mhm. Mogę? Zgadzacie się? No to też jest twój kanał, nie? Zgadzamy no dobrze, się. No ale się, wiesz, bo to nie jest tak. A ty chcesz coś zareklamować? Powiem. Jakby co, mogę wam zrobić łazienkę, czy pomalować ściany. Lubię to robić, no od czasu do czasu sobie machnę taki remoncik. Dobrze. Tu macie maila, gdzie możecie pisać, jakbyście chcieli rozmiara zatrudnić do budowy, nie? No. No, latryna jeszcze podobnie, bo dobrze wychodzi. Dzisiaj na przykład osadzałem parapety. Świetna robota. Polecam wężynę diety. Jak ktoś był zainteresowany, żeby schudnąć, tak jak ja schudłem, to piszcie do mnie na DM-ie. Zapraszam, poradzę sobie z każdym, kto ma opory przed warzywami. Można cię podsumować starym poznańskim powiedzonkiem: schudłeś jak stara penera. Zaczynamy z naszym gigantem. No jest to jakiś tam przebój w naszej karcie. Parę osób trzeba, żeby to zjeść, nie? Stary, dobra, zmieniam, 20 minut! Nie, nie! 20 minut! Nie, 12! 12? Joko, co tu jest? Ja myślę, że da radę. Przymuszeremy go tego głowy. Pato! To jest w mojej bani. Ja przecież nigdy w życiu nie wziąłem tego pójdę radę. To jest koniec, ja przypomnę. No. Tu jest sianko. Easy money to musi być dla ciebie. Dla takiej kasy niemożliwe. Nie podjadaj, nie podjadaj jeszcze. Czemu? Dobra, Jasiowi już startujemy licznik. Już idzie jeszcze twoja... Jakiego giganta mam dla państwa. Zobaczcie, co kogolone. Goloneczka pyszna, bez skóry, pieczona, nieżywista, więc wydaje mi się, że będzie przepyszna. Od razu dla panów talerzyki. Lecimy. Tak. Ile Jasiowi dajemy finalnie minut? 20, tak? 20 minut. Dobra. Widzowie, 20 minut. Niech pozna nasze powodzenie. Dobre serce. Powodzenia. A my lecimy. A my lecimy, tak. Zobaczmy tą gicz. A my lecimy. Jest pomiziana. Jak to się nazywa? Glazurą. Glazurą, dokładnie. Miki ma rację, glazura. Ale ja już widzę, jak to kroiłem. Nie trzeba by było noża, żeby to ukroić. A. O, to by odeszło normalnie człowieku, jakbyś patykiem dotknął. Mm.
jest słodka. Słodziutka. Krucha. Jest cudowna. Myślę, że żeberka... Kurczę, chluźni mnie tym mięsem trochę. Chluźni nam to, bo ty masz przecież tam też... Ty masz najlepsze tej zawsze. Ty masz tam 900. To dalej, proszę sobie tutaj z kością 900, nie denerwuj mnie, 543 bez. Dam wam spróbować żebro też. Ja pierdolę. Wiesz co, nawet pozwalam ci powiedzieć. Ja pierdolę. Aż tak? No. Niesamowite. Niesamowite, widzowie. Wow, jak to odchodzi, Miki. Czyli to taka golonka, naprawdę przepiękna golonyczka. Ślina mi cieknie, panowie. Cudowne, to jest cudowne. Ale to jest przekozak, naprawdę. Chyba Pudzian tylko by to był w stanie radę zjeść. Wcale nie powiedziane, że Pudzian dużo je. No. Pudzian może mieć na przykład 7 posiłków dziennie w małych ilościach. No. Ja mam pikantne żeberko, słuchajcie. Pani powiedziała, że nie jest tak pikantne, że nie wypala gęby ryja, nie? Ja te papryczki na razie odsunę dla Mikołaja. A ty masz jeszcze pikantne. Ja do mam tego. Pikantne, no ta glazura jest jakaś niby pikantna. To może ryj płonąć. Ale zacz to. Zacznijcie to. Przecież to jest. Zacznijcie. Tylko trącam te kostki. No dobra, jak szlachta. Jak szlachta, to szlachta. O! Ładnie pachnie to twoje. Dobrze, jeszcze ciekawi mi pikantność. Zobaczymy po ryju. Mięso po prostu tak podobnie jak do twoja goloneczka, mięciutkie samo wchodzi. I rzeczywiście jest pikantne, ale czuć to, ale nie tak, żeby wypalało, nie? Trochę się spociłem na łbie, ale to jest normalne, nie? Ty się pocisz na łbie, jak jest ostre? Nie. No to mówię, to jest normalne. Lekko podrażnia tylko gębę od środka, ale jest naprawdę smakowite. Spróbuj, Ramol, tego. Jest ostre, ale fajnie ostre. Że, o, jest tak ostre, że chcesz wziąć ten następny kawałek. Żeberko jest pyszne. Mięso jest cudowne. No jest ostre. Dla mnie już jest ostre, nie? No. Ale nie za ostre. Ale nie, dokładnie, ale nie tak, aż jak się boję ostrości, bo wiecie, że ja się boję ostrości. Powiem wam, że ja jadłem żebro w Stanach, ale... O, tobie dam z tą papryczką, bo ty lubisz. Ale ja jadłem typowo barbecue, tylko i wyłącznie barbecue i to nie było takie ostre, więc... Ja. Nie wiem, czy to można porównać. W każdym razie mięso bardzo... Doskonałe, tak jak w Stanach, mogę powiedzieć. 8 minut 39. Jest w... No i dobrze mu idzie. No, tak jest, o, tak jest, panowie. Tak jest po prostu. Miki, jesteśmy na łączach. Dobra, słuchajcie, ja mam ten podwójny ser. Ogólnie zobaczcie, jak fajnie to jest zrobione, że kubeczek jest przecięty do połowy, w środku jest nalany serek, nie? I uwaga... Ale wiecie, ja jeszcze dowalę jeszcze. Ale bomba. Bo wiecie, że jestem fanem sera. Na łeb sobie wyleję. No dobrze, dobrze. Myślę, że tutaj też tych kalorii jest naprawdę sporo, nie? Ja mam tylko klasycznego burgera barbecue, więc zaraz wam opowiem, jak smak. Dajcie mi się zanurzyć. Na oko strzelam, tak, to jest moje zdanie. Możemy się potem na końcu zapytać. Uważam, że tu jest około 2000. Myślisz, kalorii? Tak. Mhm. Proszę panu przerwę. Jak smakowo wypadają nasze dania? No, ogromne. Wspaniale! Masz jeszcze... 6 minut zostało. O kurwa. Mu nic nie znika, uważam. Jakie nic? Ze swojej strony patrzysz. No ale no Jachu, zjadłeś 10%. No, a jakim był kozakiem, pamiętasz? No. Dajcie mi obojętnie jakiego hamburgera, zjem go w 10 minut. Tak, 10 minut, nie pierwszy raz co powiedział, w 5 minut go zjem. A jeszcze jak mówisz, że miałem kiedyś, jak na mnie kiedyś wołali, hamburger. No. Ale on miał być taki. On miał być taki. A nie kurwa taki. Ja, bo czas ci ucieka, naprawdę. Z tym czasem. Mięsko przepyszne. Ale z potrójnym sosem. Ale powiem wam, że... Z potrójnym serem. Tak, no. Z potrójnym serem, ale wasze dania mi bardziej smakują. Te mięsne są wypasione. No tutaj taki normalny, klasyczny burger. Po prostu nasze dania są oryginalne. Są wybitne wasze. O. Wybitne. A ja mam fajnego, normalnego barbecue burgera z dodatkiem tutaj sosu i przepysznymi frytkami. Nie wiem, czy chciałbyś spróbować, bo frytki mnie zaskoczyły. No tak. Właśnie, ja jestem mistrzem frytek. No. I ja mam te same frytki, nie miałem okazji myślę, powiedzieć. Ale dobre frytki! Co do frytek, to jest 5 na 5. Czemu one są takie chrupiące? No. Mega dobrze zrobione frytki. Rozumiem, patrz, ale nie podjadaj mi, bo słuchaj. Ja... Słuchaj. 300. Ja mówię, że to kosztuje 400. Ja mówię jakieś 280, ale chyba się...
przeliczyłem. A ty, Miki, ile uważasz? Ja myślę, że to będzie kosztować tak między 400 a 500 zł. Okej. Okay. To może, tak może tyle to kosztować. Może tyle kosztować, oczywiście. No dobra, czyli tylko ja i Remik tak naprawdę podaliśmy, jaką kwotę obstawiamy. Ja. Możesz mogliśmy sobie powiedzieć między 1 zł a 1000 zł tej, tak samo jak oni tej. Ja powiedziałem 280. No ty powiedziałeś też zakres jakiś. Nie. No to ja daję 430. O, dobra. 280. Okej, okay. Ja daję 400. Dobra. Bo a ty 300. Ja 300. A ty 280. A, bo ze starych rzeczy to robimy tylko taniej. Przy takiej ilości, nie? No dobra, tego ale wszystkiego. Słuchajcie. To też prawda, że może przy takiej ilości... Słuchajcie, mamy jeszcze wiaderko sera. Nie. I możemy spróbować ten serek, czy on jest dobry. Ja dziękuję bardzo. Za mamusię. Nie zjem tego, Miki. To ja wiem. To za tatusia. To jest ketoza. Jaka ketoza? No w serze jest ketoza. Mąka. Nie, to gluten. Jaka ketoza? Jaka koza? Chujoza chyba, a nie. No, dobry. Zobaczysz, jak ci landara z dupy wyskoczy dzisiaj wieczorem. To będziesz miał. Słuchaj, biorę od. Zgłaszam, żeby nie było. Biorę od Jasia kawałek bekonu, stówka dla mnie. Wiesz, częstuj się. Ej, ale... Koniec! 20 minut właśnie teraz minęło. Stop, nie jesz już. Nie jesz już. No nie, no Jasiu, już koniec. Bierzemy do chaty. Nie ma. 20 minut, jeszcze raz. Bierzemy do chaty, już Jasiu, koniec. Tak. Odkładasz stućce. Tak, ale jeszcze się nie najadłem. No nie, no i co to mnie interesuje? Słuchaj, 20 minut? No, to normalnie 20 minut. Dalej. Miki, ile bierzesz do chaty? Ja biorę trójkąt tego. No podzielimy jak pizzę. Dzielimy jak tor. Gdzie jest ten nóż? Ale czy tam zapakują? Mogę ja kroić? Pokrójcie sobie jak chcecie. Chyba ty też bierzesz trochę? We trójkę jak weźmiemy, to bierzesz i tak będzie... Ja już wziąłem. No nie, no. No nie wyrzucimy tego, nie? No to na pewno. Nie. No gdzie to? No jak nie wyrzucimy tego? Ej, ale to zapytajmy się, czy mają coś na wynos, jakieś pudełka. No na pewno. Biadro. Do pizzy. No nie pozwalają. Słuchajcie, to jest na półtory godziny, po pierwsze, jeżeli byś cały czas jadł, ale jest to niemożliwe. Ale to nie jest dla jednej osoby nawet. To jest niemożliwe. Zjadł. Ale to, pokaż to od góry, wygląda jakby zjadł kruszek tylko. Znaczy, u nas generalnie zjadał to chyba tylko raz jedna amerykańska rodzinka, nie? Ale to jedli w 5 osób. No. A, okej. Okay. A my dla Jacha tej w 20 minut, na początku w 10. Przesada. A może pani nam zdradzić sekret, ile to kosztuje? O Jezu, on kosztował chyba wtedy 299. Jachu, prawie nie, ty tak bliżej. No. Cudownie. Na żołądku trochę... Słuchajcie, mam jeszcze sałatkę. Ja oczywiście spróbuję, ale chciałbym to przekazać dla Jasia. Żeby, wiecie, to mięso, ten ser, to wszystko, on musi coś zdrowego jeszcze zjeść. Spróbuj, Jasiu. A z serkiem? Ale nie, to bez serka już teraz. Bez sera, no. Czujesz tą świeżość? Miałem ser na palcu. I tak go zjadłem. Jakie to świeże, słuchajcie. Masz. Daj, otwórz tak buzię, ja ci to wysypię. Ja się dziwię, że ty jeszcze masz miejsce na jakieś pomidorki, stary. Widzowie, dostaliśmy rachuneczek. Jest, uważam, spoko. Bydlak 249. Burger 54, który jadł Miki. 79 moja wielka gicz. Tak, bardzo dobra cena. A to jest 600 gram, tak dokładnie uważam. I jeszcze, rozmiara żebelka 69. A więc kochani, naprawdę uważam. Ja i moi 32 zł jeszcze moja łycha. Tu trochę wiadomo, no ale jednak to był Woodford. Żeby się nie mylić. Co tu dużo mówić? Właśnie się dowiedzieliśmy, że wielki bydlak wraca do oferty, a więc przyjeżdżajcie, mówcie, że jesteście z życia po 40 i wtedy się tu będą wszyscy bardzo cieszyć.